kalendarz poświąteczny z Sephory i to jest kontynuacja tego największego, najlepszego kalendarza, który już otwieram na moim kanale. Jak zawsze umieszczam Wam link w opisie do tego kalendarza, ale zobaczyłam, że kalendarz poświąteczny z zeszłego roku został przeceniony aż 50% taniej, więc bierzcie, póki on jest, ponieważ kosztuje teraz 147 zł, a jego wartość to 524 zł, a w środku są marki takie jak Huda Beauty, Tarte, Benefit i inne. Zobaczcie sobie film z otwierania tego kalendarza, jest na kanale. I w opisie również link do promocji kalendarzy na przykład luksusowych, flakoni i też wchodzi rabat na przecenione rzeczy, na przykład kalendarz z poprzedniego roku przeceniony i jeszcze z rabatem, póki on jest, brać. Cena tego zestawu to 299 zł. Mamy tutaj 7 okienek i tylko kosmetyki do makijażu, więc wiem, że Was to ucieszy. I słuchajcie, tutaj mamy marki takie jak Charlotte Tilbury, Fenty, Rare i inne. Numery zaczynają się tutaj od 25, bo właśnie na numerze 24 skończył się poprzedni kalendarz, ale słuchajcie, ten poprzedniego roku to jest kalendarz, który ma od 1 do 7 numery, więc uważam, że też fajna opcja na prezent, ponieważ może być nie tylko na święta. I tutaj średnia cena za jedno okienko wychodzi to 42,70 zł. Tutaj uważam, że pierwsze okienko już mamy hita, ponieważ Rare Beauty, ten oto rozświetlacz w pełnym wymiarze, kosztuje 155 zł, więc jest to tak naprawdę więcej niż połowa ceny tego kalendarza. Jeżeli chodzi tutaj o numerek, nazywa się on Enlighten i jest to rozświetlacz w płynie w pojemności 13 ml. Już Wam pokazuję, jak wygląda jego kolor. Każdy z nas uwielbia rozświetlacze, a po rozsmarowaniu zobaczcie, tak on wygląda. Naprawdę to była bardzo ilość malutka, więc spójrz, jaką piękną daje taflę. Czas na numer 26. Wyczytałam tutaj też, że praktycznie większość kosmetyków to są produkty pełnowymiarowe. Jeżeli będzie coś mniejszego, to nie będzie to na pewno próbka, tylko wtedy wersja travel size. Na stronie, słuchajcie, nie ma podanej wartości tych wszystkich kosmetyków, więc ja tutaj wyliczam specjalnie dla Was. I mamy tutaj gąbeczkę Beauty Blender. Dajcie mi znać, czy używacie gąbeczek do makijażu, bo ja osobiście nie wyobrażam sobie makijażu bez takich gąbeczek. No idealny przykład, że jak pojadę gdzieś podróż albo gdziekolwiek i zapomnę takiej gąbeczki, no to ten makijaż już nie wygląda tak dobrze. Jaka jest Wasza ulubiona firma? Jaka gąbeczka najlepsza? Tutaj za 89 zł mamy kultową, klasyczną gąbeczkę Beauty Blender. No ja Wam powiem, że jak dla mnie troszkę jest to drogo, jak na gąbeczki do makijażu, bo ja wymieniam je bardzo często, no i po prostu najzwyczajniej w świecie wydaje mi się to dość droga zabawa, żeby za każdym razem kupować właśnie taką gąbeczkę, więc mam różne fajne, inne, tanie zamienniki. Może byście chcieli o tym film na przykład. Numer 27, ale gąbeczkę Beauty Blender miałam i wiem, o co chodzi, tyle szału, bo po prostu dla mnie ta gąbeczka też jest szczerze najlepsza, no ale po prostu szukam jakichś tam innych tanich i da się to zrobić. I tutaj mamy wersję travel size i jest to tusz do rzęs Too Faced Better Than Sex i on jest bardzo, bardzo dobry. Bardzo wiele osób sobie chwali ten tusz do rzęs i mimo, że to jest małe opakowanie, jest to naprawdę sporo produktu, ponieważ jest to 4,8 g, a cena to 99 zł, więc sporo jak na tusz do rzęs, ale możemy sobie dzięki temu wypróbować i wiedzieć, czy nam się sprawdza, a szczoteczka jest naprawdę bardzo fajna. Numer 28. Uważam takie kalendarze za naprawdę bardzo fajną opcję, ponieważ dzięki temu, wydając małe pieniądze, możemy przetestować kosmetyki, które są dużo warte. I jak widzicie, ten kalendarz, ta cena już dawno, dawno nam się zwróciła, a dopiero mamy 28. pudełeczko. I tutaj mamy Charlotte Tilbury. Ja ogólnie bardzo lubię szminkę od nich, to jest moja ulubiona. Nie zliczę już opakowań zużytych i naprawdę bardzo, bardzo lubię i zawsze sobie do niej powracam. I to jest szminka, którą nakładam na co dzień. Widziałam, że też jest kalendarz adwentowy z Charlotte w Sephorze. Tylko jest tak drogi, co roku te kalendarze są coraz droższe, więc nie wiem, czy chcielibyście, żebym Wam otworzyła. A tutaj mamy kredkę, słuchajcie, które nie mogę otworzyć. Udało się i słuchajcie, to jest kredka do oczu w pełnowymiarowym rozmiarze, kosztuje 129 zł. Po prostu sobie ją nakładamy na całą powiekę jako taki cień, ale bardzo spoko informacja, ponieważ tutaj jest, że jest super do zielonych oczu. Wiadomo, że do każdego koloru fajnie się dopasuje, ale myślę, że może fajnie podbić kolor.
a nazwa tej kredki to Bronze Garnet i przechodzimy sobie do numeru 29 i muszę Wam powiedzieć, że właśnie tamta szminka z Charlotte Tilbury, która się nazywa Pillow Talk, jest właśnie opisywana jak taka uniwersalna dla każdego i z tym się naprawdę zgadzam. Numer 29 zawiera w środku wersję travel size i jest to znane nam Benefit The Professional i jest to baza pod makijaż, która wygładza nam pory. Tutaj pojemność mała, ponieważ 7,5 ml, ale uważam, że bardzo spoko, ponieważ takiej bazy w sumie nie nakładamy na co dzień, na jakieś większe wyjście, bądź po prostu no nie na co dzień, to też możemy sobie przetestować i na dłużej nam starczy. I taka oto baza w formacie podróżnym kosztuje 89 zł. Przejdźmy sobie do 30 pudełeczka, ponieważ bardzo, bardzo mnie zastanawia jego zawartość od samego już początku, ponieważ jest po prostu największa. I od razu mówię Wam, że ciężka. Moje przypuszczenie, że może być tutaj jakaś paletka. I znajdźmy sobie tutaj zawartość. I jest to produkt z firmy Sephora Collection. Jak widzicie, wszystkie kosmetyki, które tutaj znaleźliśmy, są z marek innych, a jest jeden z Sephory. Tak też było i w zeszłych latach. Ale powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, jakie cienie są w środku. No, tutaj jest ten topper. Tak piękny, tak śliczny. Uważam, że jest bardzo uniwersalny kolor. Wiele osób sobie na pewno wykorzystaje i w dziennym, i w takim makijażu na większe wyjście. Mamy tutaj oczywiście też lustereczko. W sumie powiem Wam, że zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie taka paleta. I mamy tutaj 5 cieni do powiek. Jeżeli chodzi o cenę, jest to 69 zł. I znalazłam informację, że jest to rozmiar podróżny, ale w sumie bym się z tym nie zgodziła, ponieważ jest to produkt jak najbardziej pełnowymiarowy. Ostatnie pudełeczko. Czym tym razem nas zaskoczą? Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo ciężkie i w środku mamy aż 2 produkty, więc jest to na pewno duży plus. I widzę tutaj, słuchajcie, Fenty. Jeżeli chodzi o Fenty, to taki kalendarz też już otwierałam na kanale, możecie sobie zobaczyć. A że otwierałam kalendarz z Fenty, to już wiem, o co chodzi. Tutaj na początku znajduje się opakowanie, do której wkładamy sobie szminkę i one kosztuje 62 zł. I następnie w cenie 109 zł mamy pełnowymiarowy wkład. I tutaj już Wam pokażę jego kolorek, tak on wygląda, taka czerwona klasyka, bardzo ładna. Numer to 1, The MVP, no i tutaj właśnie wkładamy sobie ten wkład. Bardzo ciekawa opcja, no ale tak jak mówię, trzeba oddzielnie kupować te produkty i to nie jest próbka, choć na pierwszy rzut oka tak to może wyglądać. I moi kochani, wartość tych kosmetyków naprawdę bardzo, bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ mamy tutaj 804 zł. A przypominam, że zapłaciłam za ten kalendarz 299 zł, a tutaj kosmetyki są naprawdę takie, z których ze wszystkich bym się ucieszyła i każdy bym użyła. I jak zawsze jestem bardzo ciekawa Waszej opinii co do tego kalendarza, napiszcie mi koniecznie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego największego, to sobie nadróbcie zaległości, to jest bardzo fajne uzupełnienie, ale jeżeli chcecie wydać mniejszy budżet, a mieć fajne kosmetyki dobrej jakości, to ten mały jak najbardziej ze swojej strony polecam i zapraszam Was do obejrzenia właśnie tego kalendarza dużego i tego mniejszego z zeszłego roku. Tutaj zostawiam Wam do niego linka. Nadróbcie zaległości, bo jest za połowę ceny i uważam, że warto się tym zainteresować. Buźka i do jutra w kolejnym filmie. Pa, pa!